Witam was serdecznie, to znowu ja, Sarch, i w dzisiejszym odcinku z remake'u Medievilla przejdziemy poziom o nazwie Dyniowy Wąwóz. Można powiedzieć, że sama gra nadaje się idealnie na minione już Halloween, ale ten poziom niewątpliwie nadaje się szczególnie. Mamy tutaj dynię w roli przeciwników i jest już nowy wpis na ten temat w księdze Gallowmer, więc przejdźmy tutaj i wysłuchajmy. Są to bomby dyniowe. Te maleńkie bomby zostały dopiero co zerwane i bardzo chcą dorosnąć. Już nie mogą się doczekać, kiedy rozrzucą swe dyniowe nasienie. Lepiej uważać i od razu zniszczyć te bomby dyniowe, zanim zdążą zaatakować. Dlatego też atak ładowany naszego młota może się tutaj przydać. Na dobry początek wejdziemy tutaj do jaskini. Tylko trzeba też uważać właśnie na te przeszkadzajki. Jakieś pnącza. Spróbuję uderzyć. Od razu się chowają wówczas. I tutaj zdobywamy na początek runę księżyca. Uwaga, bo są kolejni przeciwnicy. Nowy wpis w księdze Gallowmer odblokowany. W takim razie zobaczmy od razu. W sumie jestem ciekaw, jak się nazywają w polskiej wersji językowej. Dyniowe rośliny po prostu. Te niegdyś łagodne dynie padły ofiarami toksycznego wpływu dyniowego króla. Nadal są smaczne. Trzeba je tylko przekonać, żeby cię nie zamordowały. Ale może spójrz na świat z ich perspektywy. Jak byś się czuł, gdyby ktoś chciał wydłubać ci mózg łyżeczką i wyciąć na twarzy wielki, głupawy uśmiech? No, patrząc z tej perspektywy, nie dziwne, że dyniowe rośliny się w końcu zbuntowały i postanowiły atakować wszystko, co napotkają. Maczuga zdobyta, ale to nie aż tak istotne. Możemy zaknąć pałasz, 89% w tym momencie. Ewentualnie zrobimy to później, na razie nie będziemy korzystać ze sklepu. I teraz tak, tędy można by było stąd wyjść, ale skorzystamy z innego przejścia. Już pewnie zauważyliście, że tutaj można sobie drogę odblokować, a jest to o tyle ważne, że w tym miejscu będzie ukryty kielich również, tylko najpierw oczywiście musimy pokonać odpowiednio wielu przeciwników. My sobie wyjdziemy w takim razie tędy i gdzieś to powinno nas tam wyrzucić na zewnątrz. Za chwilę jeszcze nadrobimy tę drogę, którą pominęliśmy siłą rzeczy, odbijając tutaj do tej jaskini. Proszę bardzo, zeskakujemy i uwaga od razu na te bomby. No właśnie, te dynie od razu wybuchają. W dodatku z tej strony mamy jeszcze te dynie w wersji chodzącej, powiedzmy. Myślę, że tutaj bardziej by się przydało wykorzystać pałasz być może. Ja sobie to wymienię w takim razie. No właśnie, od razu to niszczę przynajmniej. A to jeszcze zajrzymy na razie tutaj. Dobra. Mamy kolejnych przeciwników. Najpierw ich pokonamy, korzystając z naszej mocarnej broni. Tutaj możemy użyć runy księżyca. No dobra, w takim razie wejdźmy. Aha, i tutaj trzeba było biegać dookoła, żeby wbić nieco wyżej i móc dostać się do kolejnej runy, która nam odblokuje dalsze przejście. Proszę bardzo. Mamy fiolkę energii, a także runę chaosu. To by było na tyle. Przejdźmy jeszcze tutaj. O nie! Dobra, w sumie i tak mogę uzupełnić zdrowie. Teraz wychodzimy. No w sumie, to zanim się wrócimy, to jeszcze tutaj bym kawałek może przeszedł. Dlatego, że i tak ten pałasz przecież mogę sobie teraz wykorzystać do zera, jeśli później mam tam wrócić i z powrotem tę broń naładować. Więc już wykorzystajmy to, co mam w tym momencie.
naładowane. Tutaj potrzebna będzie runa ziemi. Z tym też się spokojnie zajmiemy. Tylko najpierw trzeba będzie tej runy poszukać w ogóle. A jeszcze kolejni przeciwnicy. Eliminujemy ich bez większych kłopotów. Dobra. Tutaj uwaga, bo to będzie też wybuchać. No, i to by było na tyle. Możemy teraz powrócić sobie jeszcze te rejony, które można by było nadrobić. Czyli tak, tutaj rozbijamy to. Teraz właśnie cofniemy się mniej więcej na początek poziomu, bo patrzcie, że możemy cokolwiek tutaj zdobyć. A poza tym chodzi też o pokonanie przeciwników i nabicie oczywiście kielicha, naładowanie go. Skorzystamy z tego jak najbardziej. Czekajcie, zdaje się, że... O właśnie, tędy bym wyskoczył, gdybym skorzystał z tamtego innego przejścia. I zresztą może nawet jeszcze to zrobimy za momencik, bo i tak muszę przecież wrócić. O, a swoją drogą pałasz już jest rozładowany. Ale w sumie jakbyście się zastanawiali, no to nadal można z niego korzystać, tylko oczywiście nie ma już takiej mocy jak wtedy, kiedy jest naładowany. Więc to też jest ważna informacja. W sumie to obrażenia pewnie nawet teraz są trochę większe niż w przypadku małego miecza, chociaż tego akurat pewien nie jestem. Czyli tak, zamieniamy teraz broń. I tutaj zaklnij pałasz, mamy 100% i możemy ruszać. Czyli skorzystamy sobie w takim razie w tym momencie z tego przejścia. Bo tutaj znowu muszę uważać. Dobra. Tak, rzeczywiście wyszedłem tutaj, gdzie myślałem. No dobra, w takim razie wracamy tam, gdzie byliśmy wcześniej, korzystając z naszej szarży. I tak będziemy musieli jeszcze na początek tutaj powrócić, no bo tam widzieliście, że jest ten kielich do zdobycia, ale najpierw musimy to naładować, pokonując odpowiednio dużo wrogów. Teraz przejdziemy sobie tędy. Magiczne grzybki lecą w górę i w dół. Uniosą cię wyżej i wyżej, ale uważaj, żeby nie spaść i nie przepaść bez śladu. No, będziemy uważać, no bo oczywiście do wody spaść nie możemy. Ale tutaj grzybki faktycznie się podnoszą, jak stoimy odpowiednio długo. Co może oczywiście okazać się całkiem przydatne, żeby dostać się dalej. I z tego będziemy jak najbardziej korzystać. Okej, mamy trochę złota do zgarnięcia. Poprosimy w takim razie. Tutaj ostrożnie, jest tych przeciwników więcej. Tak jest. W ten sposób wrócimy tam, gdzie byliśmy wcześniej, ale z tą różnicą, że zdobyliśmy tutaj runę ziemi. Dlatego teraz otworzymy sobie zamknięte przejście z tej strony i dostaniemy się na górę. A tutaj musimy uważać, bo jest jeszcze więcej tych dyniowych bomb. Więc to nie są przelewki, lepiej żeby mi tutaj nie wybuchły w twarz. Od razu będziemy je uprzedzać niejako. Dobra, jeszcze kolejne. Z tej strony mamy jeszcze tego. No i sprawa załatwiona. Mamy w takim razie runę gwiazdy, fiolkę energii. A w tej skrzynce co znajdziemy? Srebrną tarczę, czyli przynajmniej sobie też uzupełniłem jej wytrzymałość. Możemy w takim razie zejść i teraz ze świeżo zdobytą runą będę w stanie przejść jeszcze dalej. W takim razie wracamy tędy. Można też było tą drugą stroną, ale tutaj jest chyba nawet szybciej. Mamy runę użytą. Oho. A dobra, tutaj muszę te korzenie zniszczyć. Troszeczkę zużyjemy sobie pałasza. Jeszcze uwaga. Wstępni przeciwnicy wciąż mogą atakować. Już tak nie dopuszczają mnie te korzenie za blisko siebie, szczerze mówiąc. Trochę to sprawia problemy. Tylko 44%, jeśli chodzi o tę naładowaną moc, więc muszę na to uważać.
Jeszcze trochę i kurczę, znowu sobie całość zużyję niestety. Dobra, udało się. Chodziło o to, żeby w końcu dostać się do runy czasu. No i daliśmy radę. Ona teraz otworzy mi dwa kolejne przejścia. Na początek pójdziemy w lewo. Żadne głazy nam nie straszne, możemy sobie przejść. Jeszcze więcej złota przed nami. Gdzieś tutaj powinno być już chyba wyjście z tego etapu. O właśnie, to już będzie tutaj. No ale my potrzebujemy jeszcze zdobyć kielich oczywiście. Więc po kolei. Na początek rozprawić się jeszcze z wami. 77% jak na razie. No tutaj potrzebujemy kolejnych przeciwników, żeby ich jeszcze pokonać. Mam nadzieję, że to w zupełności wystarczy za momencik. Ależ genialna jest ta broń. Po prostu uwielbiam. Możesz teraz zabrać kielich. Bardzo dobrze, o to mi właśnie chodziło. I teraz, tak jak mówiłem, czeka nas droga powrotna jeszcze. A ten jeszcze przeżył. Dobra. Jeszcze uwaga na te dyniowe bomby znowu. Teraz się rozprawiliśmy. No i co? Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko powrócić właściwie na sam początek tego etapu. Teraz mam nadzieję, że trochę szybciej, już ze znajomością tego poziomu. Zresztą też całkiem dobrze to wszystko pamiętam. Pewnie chociażby ze względu na to, że trzeba tutaj jednak rzeczywiście powracać, aby cały poziom w 100% ukończyć. Dlatego teraz raz, że wrócimy sobie po kielich, a dwa, naładujemy również pałasz. Zawsze się przyda od razu też na kolejny poziom. W takim razie wchodzimy tutaj. I teraz tak, najpierw kupimy właśnie u gargulca kupieckiego usługę. Zaklnij pałasz, to będzie już gotowe. Tutaj wszystko mamy uzupełnione, jeśli chodzi o amunicję. A teraz schodzimy i zabieramy nasz kielich. Sala bohaterów czeka. No to dobra, ja teraz znowu pobiegnę na koniec tego poziomu. Myślę, że spotkamy się już tam przy wyjściu. No bo skoro już się udało w szybkim tempie ten poziom ukończyć, no to jeszcze za jeden się zabierzemy. Tym bardziej, że te dwa etapy teraz łączą się trochę ze sobą. Zresztą zobaczycie zaraz. Wszyscy pokłońcie się panu grządki warzywnej, wielokrotnie nagradzanej roślinie, która może przyzwać kapuścianą armię jednym machnięciem swego szlachetnego wąsa. Jest pyszny, ożywny, to tajemny przepis zaroka, to dyniowy król! No właśnie, do dyniowego króla się wybierzemy za momencik, ale najpierw sala bohaterów czeka. Tutaj nie musimy już korzystać ze sklepiku, skoro dopiero co to robiliśmy. I patrzcie, to już jest ten moment, kiedy odblokowało nam się kolejne piętro. Super. W takim razie tutaj możemy się przejść. W sumie pokażę wam tych bohaterów, jakich mamy właśnie na tym piętrze. A, bo tutaj to właściwie mamy dwie nagrody do wyboru. Możemy zdecydować o kolejności. Dobra, zaczniemy sobie tutaj. Patrząc na posąg, już się możecie domyślać, jaka to będzie nagroda. Ale się miotasz w tym kościanym ciele, Fortescue. Widać, że świeży trup. Ja, Krucze Kopyta, ostatni centaur, nie galopowałem po ziemi od ponad 10 tysięcy lat. Wyświadcz sobie przysługę, Fortescue. Weź mój długi łuk. Jest mocniejszy od kuszy. Może miotać płonące strzały. To prawdziwa broń dla szlachcica. Gratuluję. Nie masz takiego rodowodu jak ja, panie Spóźnialski. Ale jeszcze jest dla ciebie nadzieja. No właśnie, zdobyliśmy w ten oto sposób długi łuk, który rzeczywiście zadaje większe obrażenia od kuszy. Więc to teraz będzie pewnie mój taki kolejny wybór, kiedy
będziemy chcieli z dystansu atakować. Tutaj ustawię sobie to teraz w ten sposób, żeby to była broń dodatkowa. No i możemy wracać na mapę świata i za chwilę zabierzemy się za kolejny poziom. I zaraz dowiecie się, jak ten level się nazywa. Dyniowy wąż. Ruszamy w takim razie. Okej, jesteśmy zatem. Też nie jest to jakiś bardzo długi etap. Spokojnie się tym teraz zajmiemy. Dyniowy król śpi. Jeśli chcesz audiencji u jego królewskiej roślinności, musisz rozgnieść jego wszystkie worki nasienne. A no właśnie, to będzie taka też ważna mechanika, jeśli chodzi o ten etap. Te worki nasienne tak wyglądają. Jeszcze 8 pozostało, więc będziemy ich szukać, a ponieważ poziom nie jest duży, no to też nie będzie raczej większych problemów, żeby te worki nasienne odnaleźć i zniszczyć. Dobra, znowu w sumie sobie... Albo dobra, sprawdźmy ten łuk. Ewentualnie ładowany strzał. No wiadomo, też akurat to są mocni przeciwnicy, więc też nie mogę oczekiwać, że łuk tutaj jakoś będzie się bardzo nadawał. To wszystko zależy od tego, jakich przeciwników chcemy akurat pokonywać. Na razie tutaj to jednak pałasz. I kolejna sprawa. Mamy księgę. Podobno dyniowa wiedźma posiada smoczy klejnot. Jeśli masz talizman wiedźmy, możesz przyzwać tę życzliwą czarownicę. No właśnie, bo to jest kolejny poziom, gdzie pojawia się wiedźma. Tym razem dyniowa wiedźma. I tutaj już kociołek czeka. O nie, tylko muszę uważać. Czyli co? Otwórz ekwipunek i wybieramy talizman wiedźmy. Witam, miłego pana. Jestem dyniowa wiedźma. Dla tych dyni jestem jak matka. Daję im miłość i troskę, której potrzebują młode owoce. Od chwili, gdy wykiełkują z ziemi, aż do czasu odcięcia im głów i zjedzenia ich. I spójrz, jak mi się odwdzięczają. Biegają dookoła i sieją zamęt. Ta wstrętna, stara, wielka dynia ma zły wpływ na młode roślinki. Jeśli nauczysz ją moresu, to może dam ci ładny prezent. Czyli jednym słowem jest to kolejne zadanie od wiedźmy. Warto wykonać dla tego prezentu jak najbardziej. Więc nie zapomnijmy o tym, żeby do tej dyniowej wiedźmy powrócić. Tutaj mamy kolejny worek nasienny. Jeszcze jeden. Zostało 6 w sumie na tę chwilę. No, tutaj muszę uważać. Kolejny worek z tej strony, 5 jeszcze pozostało. Ten znowu wskoczył na górę. Szczerze, przydałoby się trochę tego pałasza naładowanego też pozostawić na końcową część poziomu. Więc tych przeciwników, których mogę, czyli te dyniowe bomby, no to jednak bym eliminował przy pomocy młota. Tak będzie chyba rozsądniej. A co my tutaj mamy? A, srebrna tarcza. To na razie jej nie podnoszę. Być może wykorzystam tą aktualną i się przyda, żeby uzupełnić ten srebrny pasek. Na razie tutaj rozprawiamy się z kolejnymi tymi dyniami. I przy okazji następne worki nasienne zniszczyć. Zostały już tylko 2 na tę chwilę. Tu już byliśmy. Okej, czyli pozostaje mi właściwie tylko dostać się tutaj do końca. Uwaga jednak na kolejną dyniową bombę. Proszę bardzo, z wami tu już się rozprawia inaczej. Pałaszem konkretnie. Mogę już zabrać kielich, przynajmniej w teorii, bo w praktyce najpierw musimy dotrzeć praktycznie do końca etapu, żeby ten kielich zdobyć.
No i proszę, dyniowy król. Mamy kolejnego bossa. W takim razie rozprawimy się z nim teraz. Wow, a to co? A patrzcie. A to dobre, czekajcie. To teraz tutaj działa inaczej. Ale szybko go pokonaliśmy. Co jest grane? Ej, serio? To ta walka teraz zupełnie inaczej wygląda niż w oryginale na PS1, powiem wam, bo na PS1 wystarczyło zaatakować tego dyniowego króla i bardzo szybko go pokonywaliśmy, a tutaj proszę. Ale jaja. Najpierw musiałem zniszczyć te korzenie, żeby w ogóle się dobrać do dyniowego króla, a teraz jeszcze w dodatku on sobie uzupełnia zdrowie. Ja muszę poszukać najwyraźniej, a właśnie, tych worków nasiennych i ponownie te korzenie wychodzą. Czyli to jest walka wieloetapowa, wyraźnie zmodyfikowana na potrzeby tego remake'u. A to fajnie w takim razie, bo powiem wam szczerze, że w podstawowej wersji na PlayStation 1 jednak była to walka bardzo prosta. Chociaż teraz też widzę, że idzie to całkiem sprawnie. Ale patrzcie, kolejny etap walki i znowu muszę szukać tych worków nasiennych. Aczkolwiek mniej więcej widać na tych zbliżeniach kamer, gdzie tego szukać, więc też dobrze. Na szczęście pałasz mam wciąż naładowany. Tutaj też można wykorzystać ewentualnie te skrzynki, żeby zniszczyć tego dyniowego króla. Oczywiście nie teraz, bo teraz jest najwyraźniej chroniony. Jeszcze w dodatku uzupełnia sobie zdrowie. Im szybciej zniszczymy te woreczki, no to wtedy tym mniej zdrowia sobie uzupełni. Ale widzę, że moje ataki i tak są bardzo, ale to bardzo potężne. Więc tutaj nawet jak sobie w pełni naładuję to zdrowie, to nie będzie to dla mnie dużym problemem. Jeszcze tutaj, ale poczekajcie, najpierw się ja też trochę podładuję. Okej. Ale już kurde, coraz gorzej ten dyniowy król wygląda, co? Czy w takim razie sprawdzi się częsta zasada w grach, że do 3 razy sztuka? Jezu, ale teraz tutaj jeszcze mamy więcej tych korzeni, come on. I one naprawdę momentami mi nie pozwalają nawet się zbliżyć za bardzo. To jest problem. Możesz, kurde. Jeśli ja bym tutaj chciał rzeczywiście coś przyatakować. Dobra. Kolejne korzenie niszczymy. Wykorzystać ten pałasz. Dobra. I wykończyć go. No tak, to już musiał być po prostu koniec tej walki. Jak zwykle, 3 fazy i w końcu dyniowy król pada. Od razu nam się roślinność pojawia. No tutaj tak samo to akurat było też w wersji na PS1. Ale rzeczywiście walka, można powiedzieć, totalnie przebudowana. Odrobinę dłuższa przynajmniej dzięki temu, więc zmiana jak najbardziej na plus, chociaż nadal nie było to jakoś szczególnie trudne, prawdę powiedziawszy. No i też mogliście zauważyć na tej końcowej scence przerywnikowej, że oprócz tego, że pojawiły się tutaj roślinki, to też korzenie poznikały i to mi otworzyło dostęp do przejścia, gdzie mogę sobie zgarnąć kielich. Tutaj mogę wskoczyć. Proszę bardzo, i kielich mamy jak najbardziej. Przy okazji fiolki energii. Teraz tylko się stąd wydostać. Ewentualnie weźmy tutaj znowu. A swoją drogą 50 strzał za 60 sztuk złota. Okej. Zaklnij pałasz po raz kolejny. Przyda się na kolejne etapy z pewnością. I tędy sobie wyjdziemy. Też z innej strony, tam gdzie wcześniej były korzenie. A może i nawet nie, ale nie mogłem tutaj tak czy siak od tej strony doskoczyć.
No i po tym jak zdobyliśmy kielich, można było niby wracać, niby kończyć poziom, ale jeszcze powracamy sobie do wiedźmy oczywiście. Po raz kolejny talizman. To bardzo pouczające przedstawienie. Człowiek i warzywo zwarci w śmiertelnej walce. O, ale jestem podekscytowana. Weź sobie w nagrodę ten piękny smoczy klejnot. Smoki to cudowne, majestatyczne stworzenia. Oj tak, mamy zatem smoczy klejnot, który przyda nam się dopiero później. Jeszcze bym sobie tutaj zerknął. Ukoi wzrok strudzonego smoka. Na razie tyle musi nam wystarczyć. No i sprawdźmy jeszcze księgę Galomer. Pojawiła się tutaj dniowa wiedźma. Czterokrotna zdobywczyni nagrody najweselszej wiedźmy w Galomer. Wartilda prowadzi dobrze prosperujące przedsiębiorstwo handlu miksturami i zbija na nim niezłe kokosy. Reszta wiedźm jest zazdrosna. Do tego mamy jeszcze dyniowego króla. Ten złowrogi okaz to przerażające przypomnienie o niebezpieczeństwach konkurencyjnej uprawy warzyw i ma straszliwy wpływ na niegdyś spokojne dynie. Magia Zaroka stworzyła najlepszą superżywność. To upiorne warzywo spragnione solidnej zadymy. A na szczęście udało się dyniowego króla powstrzymać i to najważniejsze. I teraz po tym jak go pokonaliśmy, to tutaj odblokowało nam się wyjście z tego poziomu. To w takim razie teraz podejdziemy do kolejnego bohatera, czy może raczej bohaterki, żeby odzyskać jeszcze jedną nagrodę. Bo teraz chyba wyboru już nie mamy, prawda? Tutaj się chyba nic nie świeci. W takim razie lecimy. I to też będzie broń dystansowa, tak? Dan. Powiedz mi, co... Nie wstydź się, słonko. Widziałam, jak na mnie łypiesz. Może jesteś słaby i wątły, jak wszyscy mężczyźni, ale lubię cię, Danielu. A teraz posłuchaj, słodziutki. Twój łuk i strzały nadają się do drobnych zadań. Ale jeśli naprawdę chcesz mieć siłę rażenia, weź te włócznie. No właśnie, czyli w jednym odcinku zdobyliśmy dwie nowe bronie dystansowe. I włócznia faktycznie ma sporo większe obrażenia, zadaje większe obrażenia niż łuk. Mamy zwykły atak włócznią pod kwadratem, a możemy też ten atak naładować przytrzymując kółko. I wtedy oczywiście obrażenia są większe. Dodatkowo możemy oczywiście wykupić sobie te włócznie w sklepiku. Sprawdźmy tylko cenę. 100 sztuk złota za 10 włóczni, czyli całkiem cenne, no ale to oczywiście też wynika z faktu, że no jest to broń jednak naprawdę mocna. Ja tylko zmienię to sobie na broń dodatkową i wychodzimy, opuszczamy salę bohaterów. Przejście tych dwóch poziomów oznacza, że to rozgałęzienie już sobie ukończyliśmy tak naprawdę. Dyniowy wąż i dyniowy wąwóz. A tutaj przypominam, że po ukończeniu tego poziomu, strachowe pola, też jednocześnie mi się odblokowała śpiąca wioska. I to prawdopodobnie właśnie tym etapem zajmiemy się w następnym odcinku. Na razie to wszystko z mojej strony. Mam nadzieję, że ten materiał, zawierający tym razem dwa etapy, wam się podobał. Możecie zostawić kciuka w górę, jeśli tak było. I usłyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!